No właśnie dowiaduje się, że jest 1-1. 1-1, tak, z takim wynikiem zakończył się mecz, historyczny mecz Polska-Rosja. No przyznam się szczerze, że pan Jabłonowski, który tutaj właśnie w tym miejscu wczoraj przewidywał rozgromienie Polaków przez drużynę rosyjską, się pomylił. Ja też myślałem, że będzie 3-0, a tu okazuje się... Dziękuję za tą informację, mój informator w tej chwili się rozłącza. Także proszę Państwa, mamy dzisiaj historyczne zwycięstwo. Słuchajcie, co robimy dalej? Jest już po meczu, jest 1-1. Zbieramy się? Zbieramy się. A taka właśnie narodowa demokracja panuje przy krzyżu przed pałacem. Zbieramy się. Modliliśmy się, radowaliśmy się, smuciliśmy się, denerwowaliśmy się, a teraz się zbieramy. Od czego zaczynamy? Co zwijamy najpierw? Także, proszę Państwa, tak wyglądają pikiety chrześcijańskie, tak to wygląda. Jest demokracja, jest spokój, jest radość. Robimy to, co trzeba. No i właśnie z uwagą teraz przyjrzyjmy się, jak się zwija pikietę. Tutaj macie panie takie chowające się kije. To są kije bodajże do szczotek, ale mogą służyć jako bardzo dobre, eleganckie proszę kije do... Nie zdradzać. Nie, nie, proszę, właśnie myślę, że teraz jest dobry moment, żeby taki mały poradnik zrobić. Mieli takie właśnie małe transparenty. Takie kije mieli na nich. Takie właśnie małe transparenty są bardzo pomocne. Można się na nich oprzeć, także można pikietować bardzo elegancko, sprawnie. I tak to wygląda. Domyślam się, że to pan Józek wpadł na pomysł z tymi kijami. Czyli to był pomysł z tymi kijami? Z tymi? No. A to panie wzięli. Ja mam takie... O, dzień dobry. Jak pani skomentuje wynik? Bardzo się cieszę. Remis? Z honorem. Ale jednak z grupy raczej nie wyjdziemy. Musielibyśmy nie wiem honor, ile wygrać nie? Z Czechami. W sporcie chodzi też o honor. Tak myślę, że chodzi o honor też. Szczególnie w kontekście tego przemarszu przez most Sierpa i Młota, nie? W tym kontekście przemarszu przez most Sierpa i Młota w 2012 roku to jest precedens, coś takiego, nie? No, przyznam się szczerze, że jest to przykrość dla mnie, jako dla Polaka, ale myślę o Rosjanach. Otóż obnoszenie się z emblematem zbrodniczej organizacji, która wymordowała połowę narodu rosyjskiego, dla mnie, dla Polaka to jest przykre. Natomiast myślę, że dla Rosjanina to jest po prostu hańba, to jest po prostu bardzo głupie, to bardzo źle świadczy o nich, jako o narodzie, skoro nie potrafią się z tym rozprawić, prawda? Nawet jeżeli podciągniemy wszystko pod taką konwencję, pod jaką podciągają, nazwijmy to po imieniu reżimowe media, że to jest zabawa, sport, nic takiego się nie dzieje i tak dalej, czyli można zrelatywizować wszystko, to symbole są symbolami, tak? A no jasne, a ja myślę, że tutaj my mieliśmy bardzo, bardzo taką rozgrywkę, która obnażyła również Polską, u Polaków brak mądrości, mianowicie Polacy zareagowali bardzo nerwowo, słusznie, ale nie mądrze na obecność, zapowiadaną obecność emblematów satanistycznych bolszewickich, bo Sierp i Młot jest emblematem satanistycznym. Natomiast proszę pamiętać, że no i wielu ludzi odpowiadało za pomocą przekreślonego Sierpa i Młota. Przekreślony Sierp i Młot jest również przekreślonym Sierpem i Młotem. Odpowiedzią na Sierp i Młot jest krzyż. Gdyby Polacy przyszli na ten mecz z krzyżami, myślę, że byłaby wygrana. Natomiast jest remis. Powiem ciekawostkę taką, która nie przybija się w media reżimowe, a ja jako Polka, bo czuję się Polką zdecydowanie. Znaczy chyba nie tylko czuję się, pani po prostu jest Polką. Jestem Polką po prostu, ale czuję się nią, bo są ludzie, którzy są Polakami, ale czują się, tak jak słyszałam od moich kolegów, Europejczykiem albo kosmopolitą. Właśnie co to znaczy, to też inna dyskusja by się musiała wywiązać. Natomiast jak to Anglicy mówią, charity zaczyna się w domu, czyli najpierw jest rodzina, potem jest mój naród, potem jest to, skąd pochodzimy. Tak, do rzeczy, bo to jest wstęp. A potem można kochać całą resztę świata, tak? Natomiast
musi pan to uciąć, bo straciłam wątek. A widzi pani, straciła pani wątek, ale wstęp miała pani super. To może tak, imię. Jak pani ma na imię? Magda. Pani Magda. Pani już chyba jest znana z filmów Telewizji Narodowej. Była pani już tutaj. Chyba panią filmowałem kiedyś. Byłam nieraz. Od katastrofy smoleńskiej. Tutaj w tym miejscu różni ludzie się spotykają i czują do siebie nić sympatii. Przeżyliśmy chyba 2 lata w jakiś sposób. Dużo przez te 2 lata się zmieniło? Atmosfera była bardzo... No cóż, zmieniło się to, najprościej mówiąc, minął czas i nie jest już... Powiem od początku. Na początku atmosfera była bardzo ciężka. Powiem od siebie. Była bardzo smutna po prostu. Była bardzo tragiczna. W tej chwili... Ale co, nie zwijamy się? Nie. Tereska zarządziła, że nie jest... Czyli pikieta jest przedłużona i bardzo dobrze. Politycznie filmować papierosy, bo z nich pan nie filmuje. A nie, proszę pani, spokojnie. No, palenie papierosów jest pewną wadą, natomiast jest cóż, fajka pokoju. Chyba jest jedyny jakiś mały plus papierosa. Że zaczęłam palić więcej z kolegami po katastrofie. Aha, już wiem, o czym rozmawialiśmy. Mianowicie o tym, że na Euro wiemy o tym, że UEFA i inne organizacje organizujące mistrzostwa są, pani Magdo, są organizacjami masońskimi, które chcą wyprać sport z wszelkich elementów politycznych i religijnych, a my, okazuje się, tutaj udowodniliśmy, że jak najbardziej i polityka, i religia w Euro 2012 ma swoje miejsce. Aha, więc jeszcze raz może nie zacietrzewiając się, nie kierując się żadnymi nacjonalistycznymi, bo to jest słowo dzisiaj wsadzane wszędzie, gdzie się da, racjami, to sport na czystych zasadach to jest piękna rywalizacja, nie? Poczekacie. Czego? Zobaczymy. No właśnie, to jest smutne, że niektórzy ludzie czerpią zadowolenie z takiej złośliwości i też zastanawiam się, z czego to się bierze, bo... Po prostu są złośliwi. No są po prostu złośliwi, natomiast... Lekko na rauszu, są szczerzy. Kto wie, czy to, że ci ludzie tak spontanicznie mówią, że się nie doczekacie, prawda, o Smoleńsku, kto wie, czy ci ludzie właśnie nie są najbardziej ludzcy od obłudników, którzy milczą, a są... No mnie to tylko smuci, bo wydaje mi się, że normalna, zdrowa osoba, niezależnie od poziomu wykształcenia i poziomu umysłowego, powinna mieć potrzebę prawdy, prawda? Niezależnie od żadnych konotacji politycznych. Prawda jest wartością uniwersalną, więc ja... Tak, halo, pani Janno? No i pomodliłem się i strzelili brawo. Ale widzisz, sytuacja jest taka, że jesteśmy z krzyżem przed pałacem, modliliśmy się, była pikieta tutaj cały czas, no i jesteśmy tutaj, nikt nas nie wyrzuca. Powstał szpaler z barierek, barierki są wokół hotelu Bristol, a my tutaj jesteśmy z krzyżem, jest muzyka, jest krzyż. Są panie z tej inicjatywy społecznej obrony krzyża, ośpiewają sobie, jak słychać. Orzeł biały, zwycięży polski lud. To znaczy był taki moment, kiedy już chcieliśmy się zwijać i nagle panie z ISOKA stwierdziły, a że sobie jeszcze postoimy, więc krzyż stoi, ja filmuję. Przepraszam panie Sendecki, pomodliłem się przed krzyżem. I wyrównaliśmy. O właśnie, jest, tutaj pan Czesław się cieszy, że się pomodlił. Jest jeden. Jest jeden, właśnie dzięki jego modlitwie. Modlitwą tutaj się przed tym krzyżem pomodliłem i Bozia mnie wysłuchała. Pani Joanna mówi, że wszyscy się modliliśmy i że to zwycięstwo jest dlatego, że wszyscy modliliśmy. Ale pani Joanna gdybyśmy się nie bardziej modliła. Modlili, gdybyśmy byli z krzyżem przed pałacem, przed stadionem, na stadionie, wtedy zwycięstwo byłoby jeszcze większe. No cóż. Pani Janno, przed pałacem jest coraz więcej ludzi. O, policjanci wyszli. Widzimy policjantów tutaj w hełmach, stojących szpalerem wokół bardzo ładnie to wygląda, wokół hotelu Bristol, a my sobie tutaj stoimy. Jest radość. Ja rozmawiam z panią Joanną cały czas, natomiast no, sami państwo widzą, to jest ten nastrój, to jest ten moment, kiedy wylegają na ulicę Polacy po remisie. Pani Joanna, się rozłączę, dobrze, bo muszę tu komentować, a muszę mieć rękę do komentowania. To jest Polska! Także, o, pan Czesław krzyczy, to jest Polska. O, jest Norbert Kubicki, dzień dobry. Dobry. Jak? Wygraliśmy, po znaczy, jeden. No, nie, to remis. No.
ale jest po remis. Mogło być 2-1. Mogło być 2-1, tak? Mogło być.